Witaj w cudownym świecie mody. No siema. Znaczy, ziemaneska. Jak ja tak zaczynam niekulturalnie, a mam być projektantką mody roku właśnie, jak widać. No. A się nie popisałam. Oczywiście ziemniak. Czy mogę już, czy wiemy? Jeśli wcześniej grałaś. Nie. No niestety, kurde, nie ma mojego imienia na liście, ale zobaczysz, jeszcze będzie w każdym razie. Ziemniaczka, muskotka, tufelki, z tej strony szczęśliwy ziemniak i wiem, że po naszych różnych przygodach z Barbie część z was bardzo chce więcej. Sęk w tym, że nie do końca był taki tytuł Barbie jak zawody jeździeckie, te pamiętniki, w których tak sensownie można by coś naprawdę... Mówię teraz Barbie morda! A few moments later. Tak, super, niesamowity dzień. Dobrze, że mi powiedziałaś, bo ja ledwo ogarniam życie. W każdym razie, żeby nie było takie stricte, o, robię ubranka, czy robię makijaż, ale wpadłam na pomysł. Zobaczymy, jak wam się spodoba. Przy okazji poznam fabułę tej świetnej gry. Ale masz ślapencję, już jak chodzi, kurde, ten power walk. W czym mogę pomóc? Chcę kupić puste wieszaki. A Cookie McFarland? Z McFarland Designs? A więc słyszałaś o mnie? To dobrze. Chodzą plotki, że jesteś obiecującą projektantką mody. Opowiesz mi A co takiego zaprojektowałam, bo jeszcze nie widzę nic. Oczywiście. To jest moje studio. Na epickie. Tutaj stoi stół do projektowania. Mhm. To na nim tworzę wszystkie kolekcje. Jesteś taki, a na tablicy modelek decyduje, co ma ubrać która modelka i wybieram... Pokaż jej wieszaki! Pokaż jej wieszaki! Poza tym wszystkie moje pokazy uwieczniam w moim portfolio. Super, niesamowite. O, słuchaj, jestem w kropce. Mój projektant wycofał się w ostatniej chwili, więc może ty pomogłabyś mi przygotować pokaz mody. A, totalnie. Jego tematem jest klimat szkoły i ma się odbyć tu, w mieście. Mhm. Pracę trzeba zacząć natychmiast, więc do roboty, jeśli jesteś zainteresowana. Jejku, to moje pięć minut. Za te Barbie, to wygląda jakby tak się na makijażu nie znał. Bardzo chętnie pani pomogę. Ten moment, kiedy ktoś ci powie, że podkreślić białą kredką oczy. Naprawdę niesamowitych strojów. Oczywiście, dostarcza najbardziej niesamowite stroje. Zostawię trochę krojów na twoim stole do projektowania. Sugerujesz, że ja nie mam, że mnie nie stać? Bezczelna jesteś. I proszę, skarbie, mów do mnie kuki. Dobrze, pani. Dobrze, ciasteczko. To znaczy, dzięki. Dziemks, mordo. Będziemy w kontakcie przez kamerę internetową? Wow. I w razie jakichkolwiek pytań złapiesz mnie przez komputer. Ciao! Ciao! Cześć, Cookie. Zaraz zabieram się za robotę. To dobrze. Czy będę... Jest, mogę pogadać. Dobra. Koniec, słuchajcie, ja nie wiem, czy te wieszaki normalnie, jakby ja pamiętam te gry z dzieciaka i te huki, one powinny być normalnie, jakby bez tych białych, ale mam nadzieję, że gdzieś PNG mi po prostu nie czyta, więc będziemy w takiej jakości grać. Ja będę projektować stroje, które będą próbowały odwzorować ubrania Simsów. Simsów 2 i zgadywać, tak. Myślę, że więcej cud nie trzeba, macie zgadywać, tam pokażę mody, ja chcę potem usłyszeć, ile mniej więcej wam się udało strzelić. To jest stół do... Tylko zanim przejdziemy jakby do samego tego, Jezu, on teraz będzie opowiadać. Możemy na nim wybierać krój stroju, piękne tkaniny, a nawet dodać te tkaniny... Dobra, udało mi się ją uciszyć. W każdym razie, jak widzicie, póki jesteśmy na początkowym etapie, absolutnie praktycznie nie mamy wyboru, więc pewnie te pierwsze stroje będą takie mega łatwe do odgadnięcia, bo ja nawet nie mam dużego wyboru, żeby coś zaproponować takiego ekstra, ale będziemy kombinować, więc ja przygotuję stroje i widzimy się potem na wybiegu. Later. Ty są takie bangers, boże, znowu się czek dnia 8 lat i mogła podbić świat. To się czuję po prostu. Co ja wam mogę powiedzieć przy tak limitowanych opcjach i tak limitowanych krojach, jak chciałam jakiś film dać do tego, to... Jeszcze sobie powodzenia. No żadna modelka mi nie pasuje. Następnie możemy wybrać pasujące do strojów buty i fryzury. No, świetnie. Witaj w świecie dodatków. To tutaj wybierzesz odlotową fryzurę i elegancką parę butów, które nadadzą wyjątkowy styl każdemu z twoich... Ekstra! Jezu, I'm trying my best, ale to nie wygląda dobrze. 1 week later. Próbuję jakoś tak cenzurować, żebyście się doświadczali tych cudowności, nie wiedząc jeszcze, co was czeka po prostu. Pokaz mody to coś więcej niż zaprojektowanie strojów. Teraz musimy przygotować scenę. Możemy wybrać kształt sceny, tło i kolor wybiegu, dekoracje, oświetlenie i muzykę.
Możemy Slay. Nawet wybrać pozy, które każda z modelek wykona na wybiegu. Klikaj zakładki, żeby zobaczyć, co jest. Kliknij wybrane tło. Super, nic mi nie... A mogę zrobić w takiej wszechobecnej bieli, żeby to wyglądało totalnie przerażająco. Dawaj nic, światło. Nie, brak. Kamuza. Ale basic. Czy jestem w szkole? O! To jest, która poza pasuje tej bohaterki. Zażałuję, że nie możecie widzieć, jak te postaci się ruszają. Chcę poczekać na big reveal. Na big reveal musi być. O Jezu, tak, it's giving. One pair of pants later. Panie i panowie, mam zaszczyt przedstawić pierwszą oficjalną kolekcję Barbie. Matki z Simsów 2. Nie słuchajcie tego sobie. Pierwsza matka miłowska. Najświętsza. Nie mogę nie podać innego koloru włosów, także jak na dupy to. Ale no, jak widać, lubi kolor różowy. Drogie obrazy w swojej sypialni, a jej bąbelkom nigdy niczego nie brakuje, bo w tym domu nie zazna się biedy. Tak było, nie ściemniam. Druga matka, tym razem matka dziwnowska. Miała taki super ruch, że robiła takie... Tak jakby, wiecie, miała sekrety do ukrycia, bo jakieś ma. Co prawda nie trupy w szafie, ale kogoś tam chowa. Oczywiście jej ulubiony kolor to zielony. I na sam koniec moja absolutna ulubienica i wcale nie postać, która sprawia, że mam ochotę nie grać w Simsy i której wcale nie uśmiercam notorycznie, która ma... No to najchętniej to bym jej zrobiła z jej armią bąbelków, ale... Ale szanujmy się, przynajmniej ma fajnego męża, który dzieli imię z moim, także chociaż za to mogę ją szanować, bo chociaż wybór męża z dobrym imieniem to... No. Kliknij odtwórz pokaz ponownie, aby zobaczyć epickie zdjęcia. Popatrz na te piękne kwiaty. O, jest wiadomość od Kuki. Świetne są. Świetnie się spisałaś na tym pokazie. Oczywiście, Barbie. Że tak. Planuję kolejny, jeśli miałabyś ochotę. Nie. Tym razem tematem są piżamy. Nie, no dobra, jak piżamy, to oczywiście, że chcę. Tkanin. To najnowsze trendy w bieliźnie nocnej. Możesz śmiało łączyć je z tymi, które już masz. Mogę! Dzięki! Do tej kolekcji. Projektowaniem piżam będzie mnóstwo zabawy. Oczywiście, że tak, dawaj. O Jezu, to są moje... To niewiele mi pomaga w kwestii tego, że kurde, miałam niewystarczająco rzeczy, żeby jakoś sensownie te postaci zrobić. O, ty panie. Moje rysowanie przywodzi mi na myśl tylko jedną rzecz. Bring back the don't judge me, trying my best. One operation later. Ale wielka dupa. Nie wiem, która Barbie ma takie kształty, ale girl hit me up. Naprawdę. A my się musiałam napracować. Sposób na dodatki. To było epickie, po prostu wybieram buty, na sposób na dodatki. Teraz kolejny będziemy w Wojdzie. Jestem z tego bardzo szczęśliwa. Nie ma żadnego dobrego wyboru. Chociaż mogę im dać popcorn. Jak mogłabym... O! Smrok! A jaka muza? Nie. Pamiętam to! One pair of pants later. Mam zaszczyt zaprezentować kolekcję ja Barbie. Ja wam też. Pijama party. Nie pijama party, tylko kobiety z tajemniczą przeszłością. Pierwsze mamy... Może wam się wydawać niepozornie, ale pomyślcie, czy słyszeliście o pewnej... teorii na temat tej osoby, którą niejaki szczęśliwy ziemniak opublikował swego czasu i zapomniałem zrobić zdjęcia. Masz teraz zdjęcie. Nie, czekajcie jeszcze raz. Słynne zdjęcie. Nie, jak ja to mówię. Tajemnicze kobiety, kobiety z tajemniczą przyszłością. Tak jak mówię, na temat tej konkretnej kobiety swego czasu zrobiłam teorię i na temat jej tajemniczego życia i uwierzcie mi, że to jest najlepsze, co mogłam zrobić z dostępnych rzeczy. Jakby nie macie innego wyboru, tylko po prostu uwierzyć, że naprawdę się starałam. Niektórzy mówią, że jej mąż podobno jest gejem i wcale jej nie kocha.
Następną mamy kobietę o wielu twarzach, wielu romansach. Podobno jej przodkowie byli kosmitami. Czy to oznacza, że mogę mieć powiązanie z zaginięciem mieszkanki Miłowa? Kto wie, kto wie. Może na więcej pytań mogę odpowiedzieć jej siostra. Bliźniaczka? Nie, no nie są chyba bliźniaczkami. W każdym razie nie ma jej tutaj, bo nie było fajnej sukienki, także nie spodziewajcie się. I na sam koniec ikona smaku i stylu, która powinna mieć krótsze włosy, ale gra postanowiła mnie wybujać, nie dać mi nawet szarego koloru, więc musiałam pracować tylko z tym. Ale te gnuchy karate mają wskazać, jaka jest niebezpieczna i jak uwielbia tłuc swojego przyszywanego syna, którego trzyma w piwnicy. I nie wiem, chyba lubi wąsy, patrząc na to, jak wygląda jej mąż. Mam nadzieję, że są razem szczęśliwi, bo pasują do siebie. Co chcesz zrobić? Usunąć to zdjęcie, bo jest mnie niegodne. Cześć Barbie. Świetnie się spisałaś. Ja wiem, jestem niesamowita. Nawet lepiej. Bielizny nocy, jest jakaś inna bielizna niż nocna. Była zachwycona. Mam dla ciebie kolejne zadanie. W sumie bielizny nosisz normalnie, po co ona nie jest nocna, bo chodzisz w nią za dnia, także. Tropikalne tkaniny w ślicznych, jasnych kolorach, prawda? Wysłałam ci do studia te, które spodobały mi się najbardziej, żebyś mogła przygotować nową, gorącą kolekcję wakacyjną. Możesz śmiało łączyć nowe kroje i tkaniny z tymi, które już masz i zaprojektować prawdziwie oryginalne stroje. Powodzenia. Zawsze projektuję oryginalne nowe stroje. Nowe zadanie od Kuki. Nie mogę się doczekać nowych tkanin. Zacznijmy projektować nową kolekcję. Będzie. Boże, jak ty jesteś golden retrieverem Barbie totalnie. To by to znaczy jakieś zadanie, to radość. No nie jestem taka przekonana, czy super. Dalej rzeczy takie, że se ciula on nie podetrę, próbując zaprojektować coś, co pasuje do Simsów, ale myślę, że na pierwszy raz wystarczy nam tych emocji. Na koniec jeszcze możemy tylko przejrzeć. No... Bardzo klimat świetnie poszło. Pijama party. I z pijama party też mamy świetne zdjęcia. Czyli na koniec odcinka zróbmy pijama, takie podsumowanie. Skoro to oczywiście miała być Balba El Balbina Biedak, to miała być nie Jenny Nicholson, Jenny, jak ona się po polsku nazywa? Jaćka Kowal. I oczywiście Samantha Otomana, jedyna własna jest następnie w piżama party. Marisa to jest Marlina, tak, teoria Marliny, kto nie widział, to powinien zobaczyć. Potem mamy Ninę Caliente i to miała być... To miała być Cecylia Papuszka, ale gra mi nie dała większego wyboru. Dajcie znać, czy cokolwiek wam się udało zgadnąć, jak się podobały stunning kreacje. A na chwilę obecną myślę, że mi wystarczy, że psychicznie to jest mój limit na jeden raz. Ja wam dziękuję za lajki, drodzy, wsparcie, znacie ten deal. Dziękuję moim fashionistom będącym, nieprzerywającym mi jak Barbie. Albo raczej jak Barbie mi nie przerywającym, jak już mamy być w odpowiednim formacie słów. Na wybiegu po prostu slej totalnie robiącym, jak to brzmi. I w ogóle modową przyszłość posiadającym, wspierającym. Do ziemniaczenia! Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obrzaić, w sensie mnie.